znacie te wszystkie filmy, gdzie w Minecraftie rozlewa się taka ładna, realistyczna woda, co nie? A jak byłem jeszcze mały, czyli jakieś pół roku temu, myślałem, że to jakiś ładny shader po prostu. Tak. Zjebany byłem. Tak jak ty. W końcu ostatnio pomyślałem, że to nie może być takie ciężkie, żeby coś takiego wyrenderować. Dlatego odpaliłem Minecrafta, nagrałem jakiś losowy footage, wrzuciłem to do blenderka, z tym, że okazało się, że mikser nie do końca dobrze sobie radzi ze śledzeniem kamery w Minecrafcie. O kurwa. Uznałem, że trzeba to zrobić nieco inaczej. Chwila w internecie i okazało się, że można prześledzić ruch kamery bezpośrednio w grze. A jako, że jestem do tego gotowe narzędzia, nie było to zbyt ciężkie. Trochę zawoły w edytorze, żeby ogarnąć jak działa. O co to kurwa chodzi? Import kamery do blenderka i nagle wszystko działa. Teraz wystarczyło tylko ustawić kostki, żeby pasowało do tego, co mamy nagrane. Zrobić symulację cudownej, białej, cieczy. I wszystko gotowe. Wetam, kliknij subika, strzel łapkę, no i całą resztę.